TV Disco, kartka z kalendarza. Cały czas z nami Michał Wiśniewski i rozmawiamy dalej o bardzo ważnych wydarzeniach. Zanim opowiemy o tym, co się wydarzyło 7 grudnia, jeszcze chciałem zapytać Ciebie o jedną rzecz i to w imieniu internautów, ponieważ u nas na stronie kartka z kalendarza TV Disco na Facebooku zadaliśmy takie zadanie naszym telewidzom i oni zadali. Przyszło jedno zgłoszenie. Nie, przyszło więcej, ale ja w dodatku nawet tego wszystkiego nie mogę przeczytać, ponieważ nie ma na to niestety czasu, ale oczywiście. Jest takie pytanie, które chciała Ci zadać Marta. Michale, czy nowy wizerunek świadczy o tym, że chcesz odciąć się od ich troje i nie planujesz reaktywacji zespołu, który kochał miliony, a w zamian skupiasz się na swojej solowej karierze? Nie, broń tam, gdzie się od niczego nie chcę odciąć. Zresztą zespół ich troje istnieje, ja tak żyję, informuję tak ogólnie. Ma się dobrze. Pisze, ma się dobrze, jest czekająca na nas, pracująca w Nowym Jorku, Marta Milan. Także absolutnie nie, po prostu czasami facet musi. I to jest fajnie, że my odrobinę od siebie, że tak powiem, odpoczniemy, zbierzemy nowe siły. Zresztą, co ci będę mówił, ty też miałeś swoją przerwę, też pewnie dobrze zrobiła dla... Bardzo. Choć... Dla dystansu. Choć się, tak, dla samego dystansu, więc mnie się wydaje, że... Wszystkim tym, którzy życzą nam dobrze, pamiętajcie, wrócimy z rozmachem, tak jest. Natomiast to jest troszeczkę tak, że ja tylko do solową płytę chciał się spełnić, ja potrzebowałem zmiany wizerunku, żeby odejść, bo zespół ich troje nie był zawsze w czerwonych włosach, znaczy Michał Wiśniewski, tylko był w czarnych, później w czerwonych, teraz znowu w czarnych. To jest naturalna siła rzeczy, ja wcale się od niczego nie odgradzam, nie jest mi wstyd, jestem dumny z tego, że z tym zespołem zrobiliśmy sporo. Tak dużo. No, dokładnie. Zresztą co ci tobie będę tłumaczył? Gratulacje. Jak twoje piosenki śpiewała też cała Polska. Śpiewa. W innych latach. Ale w innych latach, ale do dzisiaj. Do dzisiaj. No dzięki temu cały czas gramy. No. Ale myślę, że to dlatego, że zbliża się rocznica, jubileusz, takie 20-lecia zespołu. I w związku z tym takie pytania właśnie, czy coś no być planujesz, może coś czy coś będzie, bo to być chyba... Być może zrobimy coś na 20-lecie. No. Kurczę, jak ja się zawsze śmiałem z tych zespołów, wiesz, 20 lat, 30, no, mówię, dinozaury, to powinni wszyscy wyglądać jak ZZ Top. W takich brodach, nie? No. A tu się okazuje, że halo, im nie dopadło. No dobrze, no by... Czemu ja nie? Ja się czuję na 20, także sposób. Dokładnie. 7 grudnia przed nami, moi drodzy. Coś ciekawego. Tak jest. Wojna na Pacyfiku. Japończycy dokonali ataku na Pearl Harbor. To był rok 1941. Pamiętny dzień. Taka różnica. Pamiętasz? Tak, nie pamiętam tego dnia, ale trochę filmów się na ten temat tak oglądałem. Między innymi Pearl Harbor. Są oryginalne, tak. Między innymi Pearl Harbor, ale są oczywiście jest bardzo dużo dokumentów tak z tego. Jest. Bardzo interesujących. Ciekawe urodziny. 1881 urodził się pan Marian Falski, pedagog, twórca elementarza. Elementarza Falskiego. W 81? 1881. Ach, Jezus Mariusz, się przestraszyłem, że się urodził po tym, jak ja z niego korzystałem. Nie, dobra. No, genialny elementarz. Mi się bardzo podobał i Ala ma kota, kot ma Ale. No dzisiaj to trochę inaczej wygląda i nasze dzieci chyba też mają trochę więcej problemów w związku z tym. Powiem ci, że to... Nie wiem. Widzę, że coraz więcej jest komputera, coraz więcej przygotowanych zadań. My musieliśmy wszystko jednak jakoś tam pisać. I dzięki temu zapamiętywaliśmy i to wszystko się inaczej No ale dzieciaki dzisiaj, powiem ci tak... Szybciej. Szybciej się rozwijają. Takie, trochę byliśmy takie niedorozwoje przy nich. Nie, czy ja byłem niedorozwojem? O, może będę mówił za siebie. Ale ja chyba też za szybko o to mnie nie szło. Ale powiem ci, że dzięki temu jakoś się można było no, po kolei one teraz wchodzić. Pędzą w tempie niesamowitym. No. Jeszcze dwie takie sportowe osoby. 1984 rok urodziny Roberta Kubicy. Przyjaciel, kierowca rajdowy. Tak jest. Obecnie już. Nie tylko Formuła 1, znaczy Formuła 1. Były Formuły 1. Były Formuły 1, a w tej chwili... No i pokerzysta między innymi, to jest ciekawostek. A to nie wiedziałem. Spotkaliśmy się kiedyś, zaprosiłem go na turniej do Portugalii i graliśmy razem. Lubi grać w pokera, także... A efekty? A przede wszystkim przesympatyczny gość. Aha, rozumiem. Dobrze. A byliśmy sponsorowani, to o efektach nie mówmy. Urszula Radwańska, polska tenisistka, także tego samego dnia urodzona. Najlepsza. Czyli 7 grudnia roku 1990. To już absolutne. Niemożliwe. Dzieci. Niemożliwe. Nie, dzieci. Wszystkiego najlepszego.